powód napisania drugiego listu do Tesaloniczan. Przyczyn napisania listu należy się dopatrywać w sytuacji Tesaloniczan. Chciałbym wymienić trzy powody. Po pierwsze, wierzący w Tesalonice byli prześladowani i znajdowali się w udręce. Dlatego potrzebowali pociechy i zachęty, których apostoł udzielił im, przypominając o nadchodzącym nowym przymierzu, czyli o nadchodzącym Królestwie Bożym. Widzimy to w rozdziale 1, werset 5. Jest to dowodem sprawiedliwego sądu Bożego i tego, że zostaliście uznani za godnych Królestwa Bożego, za które też cierpicie. Już w pierwszym liście pisał o Królestwie Bożym i wzywał ich do postępowania, które jest godne Boga, powołującego ich do tego królestwa. Rozdział 2, werset 12, pierwszego listu do Tesaloniczan. Napominaliśmy i zachęcali i zaklinali, abyście prowadzili życie godne Boga, który was powołuje do królestwa swego i chwały. Teraz tłumaczy im, że droga do tego królestwa prowadzi przez cierpienia. Ich prześladowania nie były zatem niczym nadzwyczajnym ani zaskakującym, co czytamy w Dziejach Apostolskich 14:22. Dzieje Apostolskie 14:22. Utwierdzając duszę uczniów i zachęcając, aby trwali w wierze i mówiąc, że musimy przejść przez wiele ucisków, aby wejść do Królestwa Bożego. Jednocześnie uświadamia im, i to musiało być wielką pociechą dla odbiorców listu, że nadchodzi dzień, w którym role zostaną zamienione, o czym czytamy w rozdziale 1, wersety 6-8. 1 Tesaloniczan, rozdział 1, wersety 6-8. A wy staliście się naśladowcami naszymi i Pana, i przyjęliście słowo w wielkim uciśnieniu z radością Ducha Świętego, tak iż staliście się wzorem dla wszystkich wierzących w Macedonii i w Achaii. Od was bowiem rozeszło się słowo Pańskie nie tylko w Macedonii i w Achaii, ale też wiara wasza w Boga rozkrzewiła się na każdym miejscu, tak iż nie mamy potrzeby o tym mówić. Ustanowienie Królestwa Bożego w mocy i chwale przyniesie odpocznienie dla tych, którzy dzisiaj cierpią prześladowania oraz sąd nad tymi, którzy ich ciemiężą. Po drugie, Tesaloniczanie ulegli wpływowi fałszywych nauk. Dlatego potrzebowali zdrowego pouczenia. Nie wiemy, kto przyniósł owe zwodnicze nauki. Istnieją jednak podstawy, aby przypuszczać,
że byli to żydowscy nauczyciele, którzy przez szatana zostali użyci do tego, by zaciemnić niebiańską nadzieję tych wierzących. Spojrzenie na cel, które powinno cechować chrześcijanina, było przecież właśnie tym, co tak bardzo wyróżniało Tesaloniczan, o czym czytamy w 1 Tesaloniczan, 1 rozdział, 10 werset. I oczekiwać Syna Jego z niebios, którego wzbudził z martwych, Jezusa, który nas ocalił przed nadchodzącym gniewem Bożym. Dokładnie to miejsce zaatakował wróg, próbując ściągnąć chrześcijaństwo z jego wzniosłą nadzieją na grunt żydostwa i jego czysto ziemskich oczekiwań. Na czym tak dokładnie polegały zwodnicze nauki przyniesione przez fałszywych nauczycieli? O tym mówi nam rozdział 2, wersety od 1 do 3. Co się zaś tyczy przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa i spotkania naszego z Nim, prosimy was, bracia, abyście nie tak szybko dali się zbałamucić i nastraszyć, czy to przez jakieś wyrocznie, czy przez mowę, czy przez list, rzekomo przez nas pisany, jakoby już nastał dzień pański. Niechaj was nikt w żaden sposób nie zwodzi. O tym dniu pańskim apostoł mówił już w pierwszym liście. Rozdział 5:2. Pierwszy list do Tesaloniczan. Rozdział 5. Werset 2. Sami bowiem dokładnie wiecie, iż dzień pański przyjdzie jak złodziej w nocy. Również koniec pierwszego rozdziału drugiego listu odnosi się do tego dnia. Dzień ten jest okresem, w którym Królestwo Boże uwidoczni się w mocy i chwale na tej ziemi. Dzień ten poprzedzać będą straszne sądy, które przyjdą na ten świat. Sam Dzień Pański rozpocznie się od objawienia Pana. Obejmuje nowe przymierze, czyli tysiącletnie Królestwo Pokoju i jego koniec. Jest to Dzień Pana, o którym czytamy często w Starym Testamencie, jako o Nowym Przymierzu. Czas, w którym w publiczny sposób uznane zostaną prawa Pana Jezusa Chrystusa na tej ziemi. Bóg uczynił Pana Jezusa Chrystusa Chrystusem i Panem, o czym czytamy w Dziejach Apostolskich, 2 rozdział, 36 werset. I to właśnie w tej godności zostanie On uczczony przez wszystkich na tej ziemi. Dzieje Apostolskie 2:36. Niechże tedy wie z pewnością cały dom Izraela, że i Panem, i Chrystusem uczynił go Bóg, tego Jezusa, którego wy ukrzyżowaliście. Zwodziciele chcieli uświadomić Tesaloniczanom, że uciski i prześladowania, które musieli znosić, były ściśle powiązane z Dniem Pańskim i powinny być postrzegane w kategorii sądu Bożego. W ten sposób zachwiali wiarą tych młodych wierzących,
Chociaż apostoł Paweł powiedział im jasno już w pierwszym liście, iż Pan Jezus uratuje nas przed nadchodzącym gniewem Bożym i że nie jesteśmy przeznaczeni na gniew. Czytamy to w pierwszym liście do Tesaloniczan, 1:10. I oczekiwać Syna Jego z niebios, którego wzbudził z martwych, Jezusa, który nas ocalił przed nadchodzącym gniewem Bożym. Oraz 5:9. Gdyż Bóg nie przeznaczył nas na gniew, lecz na osiągnięcie zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Przyszłe sądy nie są przewidziane dla wierzących, lecz dla niewierzących, zwłaszcza zaś dla Żydów. Chrześcijanie natomiast nie czekają na ucisk, lecz na pochwycenie, które będzie miało miejsce przed sądami. Głównym pytaniem Tesaloniczan było zatem to, czy Dzień Pański już się rozpoczął, czy jeszcze nie. Szatan posłużył się trudnymi okolicznościami, w których się znaleźli, by wzbudzić w nich owo fałszywe przekonanie, że Dzień Pański już nastał. Do tego dochodzi fakt, iż ci fałszywi nauczyciele nie brzydzili się żadnymi środkami. Posunęli się nawet tak daleko, że powołali się na list, który był rzekomo napisany przez Pawła. Dlatego też na zakończenie Paweł podkreśla bardzo wyraźnie, iż to on jest autorem akurat tego listu, drugiego listu do Tesaloniczan, o czym czytamy w 3:17. Pozdrowienie moją Pawła ręką, co jest znakiem w każdym liście, tak piszę. Trzeciego inspirowanego listu do Tesaloniczan nigdy nie napisał. Mylne myślenie odnośnie Dnia Pańskiego pociągnęło za sobą błędne postępowanie niektórych członków zboru w Tesalonice i jest to trzeci powód, dla którego Paweł napisał im list. Fałszywi nauczyciele odbierali Tesaloniczanom ich nadzieję. Jeżeli Dzień Pański już nadszedł, to nie mieli po co czekać na przyjście Jezusa po nich. Porównanie 1 Tesaloniczan 1:3 z 2 Tesaloniczan 1:3 pokazuje wyraźnie, że wierzący ci zachwiali się w nadziei. Mając w pamięci dzieło wiary waszej i trud miłości i wytrwałość w nadziei pokładanej w Panu naszym, Jezusie Chrystusie, przed Bogiem i Ojcem naszym, powinniśmy zawsze dziękować Bogu za was, bracia. Jest to rzecz słuszna. Wiara wasza bowiem bardzo wzrasta, a wzajemna miłość wasza pomnaża się w was wszystkich. Podczas gdy w pierwszym liście apostoł z wdzięcznością mówi o ich wierze, miłości i nadziei, w drugim liście nie czytamy we wstępie nic o nadziei.
do nadziei Tesaloniczanie musieli zostać zachęceni. Nic dziwnego, że niektórzy spośród nich przestali oczekiwać przyjścia Pana po nich, a co za tym idzie, zaczęli prowadzić nieporządne życie. Rozdział 3, 6-11 wersetu. Nakazujemy wam, bracia, w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, abyście stronili od każdego brata, który żyje nieporządnie, a nie według nauki, którą otrzymaliście od nas. Sami bowiem wiecie, jak nas należy naśladować, ponieważ nie żyliśmy między wami nieporządnie. Ani też u nikogo nie jedliśmy darmo chleba, ale w trudzie i znoju, we dnie i w nocy, pracowaliśmy, żeby dla nikogo z was nie być ciężarem. Nie dlatego, jakobyśmy potem prawa nie mieli, ale dlatego, że wam siebie samych daliśmy za przykład do naśladowania. Bo gdy byliśmy u was, nakazaliśmy wam, kto nie chce pracować, niechaj też nie je. Albowiem dochodzą nas słuchy, że niektórzy z pomiędzy wami postępują nieporządnie, nic nie robią, a zajmują się tylko niepotrzebnymi rzeczami. Z tego powodu potrzebowali napomnienia i korekty. Również tego apostoł nie zaniedbał. Wcześniejszą wzmiankę o nieporządnym życiu znajdujemy już co prawda w pierwszym liście, 1 Tesaloniczan 5:14. Wzywamy was też, bracia, napominajcie niesfornych, pocieszajcie bojaźliwych, podtrzymujcie słabych, bądźcie wielkoduszni wobec wszystkich. Jednak tam nie czytamy, na czym postępowanie to polegało. Trzeci rozdział drugiego listu udziela nam dokładniejszych informacji. Wśród wierzących w Tesalonice byli najwidoczniej tacy, którzy nie chcieli pracować i w kwestii swojego utrzymania liczyli na współwierzących. Mogły istnieć różne powody takiego niewłaściwego zachowania. Być może była to euforia z powodu przyjścia do wiary, co powodowało, że zajmowanie się takimi rzeczami jak praca wydawało się niektórym zbyt przyziemne, a może rezygnacja z uwagi na pojawiające się trudności. Kontekst listu pozwala nam przypuszczać, że postawa ta była spowodowana tym, że wierzący ci posiadali błędne wyobrażenie o Dniu Pańskim i osłabli w wytrwaniu, w nadziei. To wszystko pozwala nam wyciągnąć bardzo zasadniczy wniosek, iż fałszywe nauki zawsze prowadzą do fałszywych praktyk. Nasze praktyczne życie posiada istotne znaczenie, ale jego podstawą może być wyłącznie właściwe nauczanie. Gdy jest ono fałszywe, uwidoczni się to w życiu. Niestety możliwe jest także, że pomimo zdrowej nauki będziemy zachowywali się w nieodpowiedni sposób. To oczywiście dodaje powagi naszym odchyleniom od wiary.